Odwiedzamy dziś miasto uchodzące za najpiękniejsze w Republice Czeskiej. I nie jest to Praga. Kiedyś było stolicą Moraw. Teraz to miejscowość wspaniałych zabytków, nietuzinkowych fontan i barokowych kościołów. Z polskiego punktu widzenia w średniowieczu odegrało niemałą rolę. Zabieramy Was do Ołomuńca. Witajcie, jesteśmy w Ołomuńcu, cudnym miasteczku w Czechach. To dawna stolica Moraw. Później utraciła to miano na rzecz Brna, ale nadal prezentuje się pięknie. Przyjechaliśmy nietypowo, bo pociągiem z Katowic, 3 godzinki jazdy i jesteśmy w centrum tak ślicznego miasteczka. Pokażemy Wam je z jak najpiękniejszej strony. Na samym początku pognaliśmy na Górny Rynek, który jest wiekowym sercem miasta. W jego narożniku stoi fontanna Juliusza Cezara, legendarnego założyciela miasta. Przy okazji rozpoczynamy odliczać tutejsze wodotryski. Za fontanną wyrasta okazały ratusz, który służy już mieszkańcom od ponad 600 lat jako siedziba miejskich władz. Bardzo charakterystyczny element Ołomuńca, czyli zegar astronomiczny na ratuszu, powstał już w XV wieku, ale później był wiele razy przebudowywany, praktycznie w każdej epoce dotknął go nawet socrealizm. Stąd dumne portrety reprezentantów klasy robotniczej. Na rynku w Ołomuńcu gra nam orkiestra, jest klimatycznie i przyjemnie, a za mną kolumna morowa, czyli jeden z symboli Ołomuńca. Powstała w połowie XVIII wieku, to ogromna, wysoka na 32 metry barokowa kolumna Przenajświętszej Trójcy. To zabytek światowej klasy, największa barokowa rzeźba grupowa w Europie Środkowej, wpisana na listę UNESCO. Nazwa Morowa odnosi się do przyczyny jej powstania. Jest to wotum dziękczynne za wybawienie od moru, w tym wypadku epidemii dżumy. To duma mieszkańców, bo wszyscy, którzy przy niej pracowali, byli obywatelami tego miasta. Rynek Górny przyozdobiony jest kilkoma fontannami. Zarówno barokowymi, jak ta z Herkulesem z końca XVII wieku oraz z XXI stulecia, ilustrująca mit o Arionie. Żeby spojrzeć na ten rozległy plac z góry, można wspiąć się na wieżę przy kościele świętego Maurycego. Trzeba przyznać, że widok jest ładny, ale nieco ograniczony przez tutejsze zabezpieczenia. Sam kościół jest późnogotycki i zadziwia dwoma zupełnie odmiennymi wieżami. Pochodzą one po prostu z innych okresów. Wnętrze świątyni szczyci się zacnymi organami, należącymi do największych w Europie Środkowej. W pobliżu świątyni tryska, a jakże, fontanna Merkurego, uznawana za najcenniejszą artystycznie w całym Ołomuńcu. Jesteśmy na Dolnym Rynku, który również jest bardzo urokliwy. Za mną druga kolumna powstała po epidemii, wcześniej nieco niż ta potężna na Rynku Głównym. Związana jest z tą samą epidemią. Głównemu budowniczemu, Wacławowi Renderowi, wydawała się nie dość dostojna i stąd pomysł na tamtą bardziej okazał. Tutaj dołożymy kolejne dwie barokowe fontanny do naszego odliczania. Neptuna z XVII wieku i Jowisza z XVIII stulecia. Czas na unikalną czeską kuchnię, której chętnie posmakowaliśmy. Jesteśmy w kanadzkiej hospodzie na Dolnym Rynku w Ołomuńcu. Przed nami pyszne smażone sery. Tak się złożyło, że wszyscy sobie wzięliśmy to samo jak nigdy. Jeszcze do tego fryteczki. No i pyszne, zimne lane piwko. Także smacznego!
Jesteśmy niedaleko Dolnego Rynku na ulicy Pańskiej, która jest niezwykle urokliwa. Zresztą jak wiele tutaj uliczek w tym mieście, kamieniczki śliczne, bardzo zadbane, tworzy to niesamowity klimat. Skrzyżowanie ulic Pańskiej i Szkolni to unikalny zaułek przywodzący na myśl elbląską ścieżkę kościelną. Wiele w Ołomuńcu ładnych, zadbanych kamienic z ciekawymi witrynami. Spacer w tym mieście to prawdziwa przyjemność. W Ołomuńcu odnajdziemy też sporo wiekowych świątyń ze wspaniałymi wnętrzami. Jedną z nich jest wczesnobarokowy kościół Świętego Michała, skryty pod trzema kopułami. Z ich drugiej strony zachowały się wspaniałe malowidła i ozdoby. Jest to bodaj najpiękniejszy przedstawiciel baroku wśród ołomunieckich kościołów. Nieco za kościołem skryła się kaplica, która została wystawiona w miejscu dawnego aresztu miejskiego. To tutaj torturowany był święty Jan Sarkander, co doprowadziło do jego śmierci. Ten święty to nie tylko patron Moraw, ale i Śląska. Zresztą urodził się w naszym Skoczowie w XVI wieku. Został kanonizowany właśnie w Ołomuńcu w 1995 roku przez Jana Pawła II. Obok kolejnej fontanny, tym razem Trytonów, stanęła świątynia jezuicka pod wezwaniem Marii Panny Śnieżnej z XVIII stulecia. Kolejna perełka barokowego przepychu. Trzeba przyznać, że jest on bardzo pięknie wyważony. Żeby nieco zmienić tematykę zwiedzania, zboczymy do pobliskiego parku, zwanego z czeska Bezrucowy Sady. Przepływa tutaj Młyński Potok, który daje życie ogrodowi botanicznemu i rosarium. Poprowadzono tu liczne ścieżki spacerowe. Widać stąd umocnienia w postaci murów obronnych. Jest też ciekawa perełka, całkiem spory wodospad, którym zaliczamy do fontan, a jak? Jesteśmy pod katedrą Świętego Wacława. Pierwsza bazylika stanęła tu już w XII wieku jako romańska, później przebudowana na gotycką, aż wreszcie zyskała wygląd obecny, czyli neogotycki. Najwyższa wieża ma tutaj wysokość ponad 100 metrów i jest najwyższą wieżą na Morawach. Budowla z trzema strzelistymi wieżami robi ogromne wrażenie. Podobnie zachwyca fasada tej głównej świątyni miasta. W jej okazałym, choć stonowanym wnętrzu odnajdziemy grobowiec i relikwie świętego Jana Sarkandra. Na wzgórzu świętego Wacława stoi również zamek Przemyślidów, który z czasem został przysłonięty kaplicą świętej Anny. Jak już o Przemyślidach mowa, to mamy pewną ciekawostkę. Kiedyś Wacław II był królem Polski. Po jego śmierci na nasz tron miał wstąpić jego syn Wacław III. Rywalizował on o tytuł z Władysławem Łokietkiem. Ponoć Czech zbierał wojska, by zbrojnie rozprawić się z przeciwnikiem. Jednak w Ołomuńcu został zamordowany, kończąc dynastię Przemyślidów. Nie wiadomo, na czyje zlecenie i czy polski pretendent do tronu maczał w tym palce. Kto wie, jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby to Przemyślidzi dłużej władali naszym krajem. Teraz jesteśmy w knajpce o nazwie Mikulda. To jest przy urokliwej uliczce z parasolkami koło rynku górnego. I dzisiaj kolejny klasyk czeski, czyli knedliki i gulasz. A ja mam ołomuniecki twarożek w ziemniakach. No i tutaj jeszcze mamy smażony ser dodatkowo, także wszystko co najlepsze na Morawach. Ołomuniec to nie tylko zabytki w otoczeniu Górnego i Dolnego Rynku. Jesteśmy w Hradisku, to 2 kilometry od centrum Ołomuńca. Jest to dawny klasztor, a obecnie mieści się tutaj szpital. Do środka za bardzo nie można wejść, ale są dwa dziedzińce dostępne, które można
pospacerować, obchodzić i popodziwiać, bo naprawdę budowle są zacne. To kolejny przykład barokowej wspaniałości tego miasta. Choć korzeniami obiekt sięga XI wieku. Został zniszczony przez Szwedów w trakcie wojny 30-letniej i odbudowany już w obecnym stylu. Jest też fontanna, na której zakończymy ich odliczanie. Jak mówiłam, miasto fontanną. Jeśli komuś mało pięknych świątyń, to wrzucamy jeszcze jedną unikalną propozycję. Jesteśmy na Świętym Kopeczku, to ulubiony cel pielgrzymek w całej okolicy. To podnóże Wysokiego Jasionika, znajduje się na wysokości ponad 380 metrów. 8 kilometrów od centrum Ołomuńca przyszliśmy pieszo. Warto było, choć można tutaj też dojechać miejskim autobusem. Kompleks jest niesłychanie piękny, malowniczo położony z niecodziennymi widokami. Wspaniale prezentuje się okiem naszego drona. Również wnętrze świątyni robi ogromne wrażenie. Jest bogato zdobione i jak wszystkie inne w tym mieście, po prostu śliczne. Warto wpaść do Ołomuńca nawet na jeden dzień, choć polecamy na dłużej. My zdecydowanie nie żałujemy naszego krótkiego odpoczynku od polskich atrakcji. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i pozdrawiamy.